zapraszam Was na dzień ze mną, albo raczej na parę godzin ze mną, ponieważ no, jest już 19, więc dosyć późno, ale mamy sporo do zrobienia, w sensie ja mam sporo do zrobienia. Więc zaczynamy od ubierania choinki. Oczywiście bez choinki świąt nie ma. Mam tutaj także w tym jakże uroczym kubeczku czekoladę z piankami, które się już delikatnie roztopiły, ale powiedzmy, że jeszcze są w porządku. Więc tak, choineczka bardzo mała w tym roku. Na większą niestety nie mam metrażu. Ale słuchajcie, taka też jest bardzo ładna. Ozdobiłam ją światełkami, już nawet pierwszą gąbkę widzę, że ubrałam. Także cóż, przechodzimy do ubierania. Dobra, jest gotowa. Jeszcze tak zerknę z boku, ale chyba mi się podoba. Jest czas na gwiazdę na samą górę. Dobra, przyniosłam Was trochę inny kadr, ponieważ będziemy robić kolejną rzecz, którą miałam do zrobienia przed świętami, czyli zrobienie kalendarza adwentowego dla moich braci. Tak, mam tutaj kupione już takie domeczki do złożenia. Mam także naklejki z każdym dniem aż 24 grudnia. Są słodycze, są takie bardzo fajne karty z zadaniami, z ciekawostkami. Na każdy dzień grudnia. Więc tak, myślę, że się im spodoba i w ogóle te ciekawostki są naprawdę bardzo fajne. Tutaj na przykład taką pierwszą z brzegu mamy, która mi już wcześniej wpadła w oko. Holenderski Mikołaj przybywa z prezentami z Hiszpanii, a nie z bieguna północnego. Ja tego nie wiedziałam, więc dobrze wiedzieć. Bardzo, bardzo śmieszne w sumie. Tak swoją drogą. Dlaczego akurat z Hiszpanią, nie z bieguna? To nie ma w ogóle sensu. No ale dobra, niech będzie. Tak, tu już mam pierwszy domek sklejony. W środku jest cukierek. No i cóż, z racji tego, że to będzie pierwszy domek, naklejamy jedyneczkę. Ja w ogóle jestem beznadziejna w tego typu rzeczach. To znaczy w takich właśnie jakichś robótkach ręcznych i tak dalej. Ja bardzo lubię to robić, w sensie lubię sprawiać komuś przyjemność, ale sama w sobie praca nad robótkami ręcznymi jest troszkę dla mnie taka... nie mam do tego ręki, powiedzmy to tak łagodnie. A tak prezentuje się skończony kalendarz. Przynajmniej jeden, tutaj też są ciekawostki. Ciekawostka na dzień dzisiejszy to w średniowieczu choinki były przystrajane jabłkami. No też spoko. A tutaj jest zestaw na drugi kalendarz, który będzie składany pewnie jutro, bo dzisiaj obawiam się, że już nie zdążę, ale powiem Wam, jestem z siebie nawet dumna. Okej, witam Was w ostatnim już etapie dzisiejszego dnia, albo raczej wieczoru, ale chyba jest to najważniejszy etap wszystkich tych przygotowań, ponieważ będziemy robić piernika długo dojrzewającego. Co prawda miałam go już zrobić dawno, ale nie miałam czasu, więc nie mogłam się zebrać, więc teraz jest na to idealna pora. I cóż, ja przygotowałam już sobie 650 ml miodu i 300 g masła. I teraz będę to sobie podgrzewać na patelni. Ok, zmieniłam trochę kadr, żebyście widzieli dokładniej, co ja tutaj będę robić. Masło się nam powoli rozpuszcza. Dodam teraz do 1,5 szklanki cukru. I teraz to mieszamy, czekamy, aż się rozpuści i będziemy zaraz dodawać 130 ml mleka z 4 łyżeczkami sody oczyszczonej. Ja wracam do Was jeszcze na chwilę w tym formacie. Tutaj już mi się widzę, że masło prawie się rozpuściło. Więc mogę sobie zacząć przygotowywać mleko. W ogóle powiem Wam, że uwielbiam przygotowywać świąteczne potrawy. Ja dosłownie nie mogę się doczekać, aż będzie już ten czas, gdy będę mogła zrobić właśnie te pierniki upiec. Ulepić pierogi, zrobić ryby po grecku. No czekam na to, chociaż akurat pierogów się trochę boję.
bo nigdy nie robiłam sama, tak w 100% i odrobinę się tym cykam, ale lubię też wyzwania, więc myślę, że będzie dobrze. Ale jak już wspominałam, dzisiaj jestem ogromną fanką świąt. Zresztą podobnie jak bohaterka mojej książki His Dangerous, Lori. Także wiecie już, po kim ona to ma. Wlewamy to mleko z sodą. Dobra, więc co, szukamy trójeczki w kalendarzu adwentowym. Przewodne pakowanie. Zacznijmy od liścików. Dało się śpiewać kolędę lub piosenkę świąteczną. Cieszysz się, nie? Ja nie. Ciekawostka. Tradycją jest wieszanie jemioły pod sufitem i całowanie się pod nim. Mówi się, że pocałunek pod jemiołą przynosi szczęście na kolejny rok. Wierzyłam, to się kurwa pod choinkę, Marcin. O matka. Oooo! Oooo, to tam pisze. Słodkie. Podaruj uśmiech. Powiedz czterem najbliższym ci człowiekom. To ja pisałem. Ile znaczą dla ciebie i za co je kochasz, lubisz. A. To ci powiem później. Coś za pasja, coś za emocje. Fajnie te ludziki wymyślić. Jak pięknie zapakowane skarbie. Niam. Jak to się... O, to ładne. Przynajmniej będę wiedział, jak je kupić. Okej. Okay. Kolejna maseczka. Odżywiająco rozświetlająca. Będziesz błyszczeć. Ale ładne. Dziękuję. Proszę. Mogę kolejną otworzyć? Nie. To było pytanie retoryczne. Reszta jutro. Czy jeszcze jest? Nie. No to cóż, tym małym akcentem myślę, możemy zakończyć ten filmik, więc życzę Wam cudownego adwentu i cudownych świąt i oczywiście jak najwięcej książek znalezionych pod choinką. Bujaczki, pa!